Volkswagen Golf obchodzi swoje 50. urodziny. Model ten, określany często mianem króla kompaktów, bezdyskusyjnie wyznaczał przez ostatnie pół wieku trendy w segmencie. Użytkownicy go kochali, nienawidzili za to konkurenci, zazdrośnie spoglądający na rynkową dominację modelu. Zaowocowała ona dostarczeniem 8 generacji i ponad 37 milionów egzemplarzy. W Classic Auto numer 213 znajdziecie pełną historię tego modelu, a dziś w telegraficznym skrócie chciałbym Wam przypomnieć jego dzieje przez pryzmat tych najbardziej pożądanych sportowych wersji GTI. Witamy na kanale YouTube magazynu Classic Auto. Seryjna produkcja Golfa wystartowała wiosną 1974 roku, ale już kilka miesięcy wcześniej grupa pasjonatów, inżynierów wpadła na pomysł stworzenia wariantu, który łączyłby najlepsze cechy kompaktu, dobrą cenę z osiągami rasowej wyścigówki. Efekt ich prac został oficjalnie pokazany jesienią 1975 roku na salonie we Frankfurcie i wywołał euforię klientów. Auto ważyło zaledwie 810 kg, miało czterocylindrowy, 110-konny silnik o pojemności 1,6 litra z tryskiem paliwa i mogło przyspieszać do setki w niespełna 10 sekund. Dziś może to nie imponuje, ale wtedy było prawdziwą sensacją. Dyskretnie podkreślony sportowy styl z poszerzonymi nadkolami, czerwoną obwódką grilla i oznaczeniami GTI robił nie mniejsze wrażenie. Pierwotnie planowano wyprodukować tylko 5000 egzemplarzy, aby uzyskać homologację FIA oraz pokryć koszty produkcji i rozwoju. Rzeczywistość jednak znacznie przekroczyła te liczby. 5000 egzemplarzy zamieniło się w 461 690 Golfów GTI pierwszej generacji, a sam model zapoczątkował segment sportowych hot hatchy. Dziś ceny wzorowych egzemplarzy przekraczają już 100 000 zł. W 1984 roku dawny nowicjusz przekształcił się w jedną z najjaśniejszych gwiazd świata motoryzacji. Urósł, zmężniał i zyskał nowocześniejszy wygląd, a znaki rozpoznawcze GTI, zwłaszcza czerwony pasek na grillu i krata na sportowych fotelach, stały się w tym modelu kultowymi symbolami. Początkowo dostępny był ze zmodyfikowanym 112-konnym silnikiem znanym z poprzednika, ale w związku z wprowadzeniem obowiązkowego katalizatora jego moc spadła do 107 koni. W 1986 roku Volkswagen zrekompensował to nową jednostką 16-zaworową, zwiększając moc do 129 koni, która skróciła czas przyspieszania do setki do niespełna 9 sekund i pozwalała rozpędzać się do 200 km na godzinę. W tym samym czasie standardem stał się również ABS i wspomaganie kierownicy. Produkcję drugiej generacji GTI zakończono w 1991 roku. Średnia cena dla przyzwoitych egzemplarzy to około 40 000 zł, choć jest też sporo ofert poniżej 20 000 i kilka powyżej 60 000 zł. W trzeciej odsłonie nadwozie Golfa GTI ponownie urosło o kilka centymetrów z każdej strony, niemal przy niezmienionym rozstawie osi. Poprawiono znacznie sztywność karoserii, wprowadzono strefy zgniotu oraz belki wzmacniające w drzwiach. Niestety dorzucono też kolejne kilogramy, co odbiło się na osiągach. Silnik 1.8 zastąpiono dwulitrowym, który w wersji 8-zaworowej osiągał moc 115 koni mechanicznych. Efekt był oczywisty. Cięższe auto charakteryzowało się mniej dynamicznym przyspieszeniem niż jego poprzednicy, choć nadal mogło rozpędzać się do przyzwoitych 196 km na godzinę. Poprawa nastąpiła w 1992 roku wraz z wprowadzeniem 150-konnego wariantu 16-zaworowego, dzięki któremu GTI MK3 rozpędzał się od 0 do 100 km na godzinę w 8,7 sekundy i osiągał prędkość maksymalną 214 km na godzinę. Model nie zapisał się jednak jako wybitny hot hatch i nawet przygotowana na 20-lecie wersja Anniversary Edition, choć dziś pożądana, to w swoim czasie nie wywoływała wielkich emocji. Tym bardziej, że na szczycie gamy trójki już wtedy stała wersja VR6 o mocy najpierw 174, a potem 190 koni. Produkcja GTI 3 trwała do grudnia 1997 roku. Brak entuzjazmu do GTI MK3 widać także w ofertach na rynku wtórnym. Nie jest ich dużo, a te rokujące oznaczają wydatek około 20 000 zł. Nieco droższe są produkowane od 1996 roku wersje Yubi ze 110-konnym turbodieslem, no i te rocznicowe.
Czwarta generacja GTI wprowadzona na rynek w 1998 roku przyjęła bardziej stonowane podejście. Kratka grilla straciła charakterystyczną czerwoną obwódkę i znaczek GTI. Auto dostało nowy silnik 1.8 20V, 5 zaworów na cylinder, generujący 150 lub 180 koni mechanicznych. Pakiet GTI był też dostępny z silnikiem wysokoprężnym 1.9 TDI o mocy 150 koni. Podczas gdy nowy MK4 zdobył uznanie za swoją zwinność i czysty design, pozostawił wielu entuzjastów tęskniących za funkcjami, które sprawiły, że klasyczne GTI stały się tak kultowe. Na szczęście w 2001 roku do sprzedaży trafiła ciekawsza wersja specjalna, Anniversary Edition 25, którą także widzicie w tym materiale, a przygotowana z okazji 25-lecia modelu. Miała 180-konny silnik, bardziej agresywne detale nadwozia, 18-calowe koła BBS i ponownie klasyczną gałkę dźwigni zmiany biegów w kształcie piłeczki golfowej. Cechy, które wielu fanom dały nadzieję do powrotu GTI jako osobnego modelu. Na marginesie wspomnę, że tym, którzy od MK4 chcieli coś więcej, w 2002 roku Volkswagen zaproponował pierwszego w historii Golfa R32 z mocą 241 koni, generowaną przez 6-cylindrowy silnik i napędem 4Motion. Grał on jednak w innej lidze. GTI z prawdziwego zdarzenia było już jednak w drodze. Dzisiaj ceny czwartej odsłony w zależności od stanu sięgają od niespełna 10 do 26-27 tysięcy złotych, z rodzynkami z wersji specjalnych za około 40 tysięcy. Nowe GTI zapowiedziano w 2003 roku wraz z premierą piątej generacji Golfa. Dołączyło ono do gamy rok później i ponownie stało się jednym z najjaśniejszych punktów w kompaktowej ofercie Wolfsburga. Fani nie zawiedli się, tym bardziej, że GTI znowu wyróżniało się charakterem, za który wszyscy kochali dwie pierwsze generacje. Nowy, 16-zaworowy, 4-cylindrowy silnik o pojemności 2 litrów zapewniał moc 200 koni mechanicznych i pozwalał na przyspieszanie do setki w 7,2 sekundy z manualną skrzynią biegów i jeszcze szybciej, bo w 6,9 sekundy z dwusprzęgłową 6-biegową DSG. Auto dostało też ostrzejszy, bardziej dynamiczny wygląd i dopracowany układ jezdny, który pomógł na nowo zdefiniować to, do czego zdolny jest hatchback. W MK5 powróciły również klasyczne elementy, takie jak czerwony pasek, plakietka GTI i tapicerka w pepite, inspirowane oryginalnymi rozwiązaniami z pierwszego GTI. Volkswagen nie zapomniał oczywiście o widocznej tu wersji Anniversary Edition 30, w której moc zwiększono do 230 koni mechanicznych. W zależności od stanu GTI MK5 da się kupić za mniej niż 20 tysięcy, ale te w dobrym stanie kosztować będą raczej ponad 30. Edition 30 oczywiście odpowiednio więcej. O ile piąta generacja GTI była bardzo dobra, o tyle debiutująca w 2009 roku szósta jeszcze bardziej wyśrubowała standardy w klasie kompaktowych hot hatchy. Za jej dopracowanie odpowiadał legendarny kierowca wyścigowy Hans Joachim Stück. Jego doświadczenie, a także niski stosunek mocy do masy i niesamowita przyczepność zapewniana przez nową elektroniczną blokadę mechanizmu różnicowego XDS sprawiły, że GTI MK6 był naprawdę rewelacyjnym samochodem. Auto dostało silnik 2.0 TSI o mocy 210 koni i do setki rozpędzało się w 6,9 sekundy, a jego prędkość maksymalna dochodziła do 240 km na godzinę. Do tego zachwycało brzmieniem za sprawą nowego układu wydechowego z charakterystycznymi pojedynczymi końcówkami po lewej i prawej stronie. Volkswagen określał ten dźwięk jako słyszalna dynamika. W 2011 roku GTI po raz pierwszy został zaoferowany jako kabriolet. Później w tym samym roku wprowadzono na rynek jeszcze mocniejszą 235-konną wersję Golf GTI Edition 35, aby uczcić 35. urodziny GTI. Ten wariant dał prawdziwy popis na legendarnym torze Nürburgring, gdzie pokonał okrążenie w imponującym, jak na tamte czasy, tempie 8 minut 38 sekund. Mógł też pochwalić się przyspieszeniem do setki w 6,6 sekundy. Produkcja modelu MK6 zakończyła się w 2012 roku. Ceny? Od niespełna 40 tysięcy za zwykłe wersje do ponad 60 tysięcy za Anniversary Edition 35.
Produkcja Golfa GTI MK7 rozpoczęła się w 2013 roku. Auto było oferowane początkowo w dwóch wariantach: podstawowym 220-konnym oraz Performance, który dysponował mocą 230 koni. Było to pierwsze GTI zbudowane na nowej modułowej platformie MQB Volkswagena, która była zarówno lżejsza, jak i sztywniejsza, co pozwoliło na redukcję masy o ponad 40 kg i poprawę osiągów. MK7 był pierwszym seryjnym GTI, który przekraczał prędkość 240 km na godzinę. W 2016 roku Volkswagen postanowił przypieczętować dominującą pozycję modelu w tej klasie i wprowadził wariant GTI Club Sport o mocy 290 koni, a kilka miesięcy później Club Sport S o mocy 310 koni. Tym drugim, ale w jeszcze bardziej atletycznej odmianie, bez tylnych siedzeń i z ramą pomocniczą przygotowanej na 40 urodziny modelu, kierowca fabryczny Volkswagena Benjamin Leuchter pobił dotychczasowy rekord prędkości pojazdów z napędem na przednią oś na torze Nürburgring, osiągając 265 km na godzinę i czas okrążenia 7 minut 49 sekund. W 2017 roku zarówno zwykły Golf GTI, jak i Golf GTI Performance otrzymały więcej mocy. Nowa standardowa wersja miała 230 koni, a Golf GTI Performance 245. W 2019 roku pojawiła się kolejna atrakcja siódmej generacji GTI – wyścigowy Golf GTI TCR o mocy 290 koni mechanicznych. Rozpiętość cen jest duża, zależnie od stanu, od niespełna 50 do ponad 150 tysięcy złotych za topowe warianty. Patrząc na kolejne wcielenie Golfa GTI, można powiedzieć, że apetyt Volkswagena rósł w miarę jedzenia. W 2020 roku licznik wyprodukowanych wszystkich generacji przekroczył już 2,3 miliona egzemplarzy. A Volkswagen postanowił pokazać, że nie zamierza odpuszczać tematu sportowych kompaktów. MK8 został wyposażony w nowe aluminiowe ramy pomocnicze, sztywniejsze zawieszenie i system Vehicle Dynamics Manager, który koordynuje wszystkie funkcje układu jezdnego w sposób dający jeszcze więcej frajdy z jazdy. Co ciekawe, po raz pierwszy w swojej historii GTI było dostępne już tylko z pięciodrzwiowym nadwoziem. Standardem w 2020 roku w GTI jest już 245 koni mechanicznych, a w 2021 wersji Club Sport 45 przygotowanej z okazji 45. urodzin modelu 300 koni mechanicznych. Ta ostatnia przyspiesza od 0 do 100 km na godzinę w 5,6 sekundy, a prędkość maksymalna modelu wynosząca 250 km na godzinę ze specjalnym pakietem Race może dochodzić do 267 km na godzinę. Do tego układ wydechowy Akrapowicz i ustawienie o nazwie tryb Nürburgring, które zostało skonfigurowane tak, aby zapewnić dynamikę jazdy dostosowaną do legendarnego niemieckiego toru. W tym roku wraz z faceliftingiem doszły kolejne modyfikacje, w tym wzrost mocy do 265 koni mechanicznych w tak zwanej bazie. Ceny nowego Golfa GTI startują obecnie z poziomu 178 790 zł. Od czasu zaprezentowania oryginalnego Golfa GTI w 1976 roku jego masa wzrosła ponad dwukrotnie, moc prawie trzykrotnie, a czas przyspieszania od 0 do 100 km na godzinę skrócił się o prawie połowę. Skrzynie biegów zmieniały się od czterostopniowej manualnej do siedmiobiegowego DSG, a silniki od wolno ssących wstryskiem po turbodoładowane. Prosty kokpit stał się nowoczesnym centrum multimedialnym z dotykowymi ekranami i asystentem głosowym, a spartańskie wyposażenie zastąpiono kompletnym, wręcz luksusowym, zapewniającym tak komfort, jak i bezpieczeństwo. To, co się nie zmieniło, to charakter GTI, który sprawia, że od niemal 50 lat ten niesamowity, kompaktowy samochód jest kochany i pożądany przez kierowców na każdym kontynencie. Mam nadzieję, że ta krótka monografia pozwoli Wam wybrać Waszą ulubioną generację. Od tych klasycznych po najnowsze, które klasykami zapewne też zostaną. Przyjemność jazdy każdą z nich jest ponadczasowa. Jeżeli chcesz prenumerować magazyn Classic Auto, zapraszamy na stronę www.classicautomag.pl/sklep. Link znajduje się w opisie tego odcinka.